20 minut po godzinie 4, a w studiu posobny nasz głos, Szymon Helan, witamy. Witamy. Wa tego nie widzi ta, ale ja zaraz widzę, że chłop z kabaretu, bo widzę jego gamba i mnie suju chce smioc. Tak czy inaczej, on jest z kabaretu purtce, ale to jest zaangażowany tyś w organizację dziadów. Co ciebie tak zainteresowało w tym, bo ja wiem, że to jesteś zrzesiony z tym artystycznym środowiskiem z Pucka. I co ciebie zainteresowało w prawie tym wystawieniem, ja ci je przed nama 28 głę? Najważniejsze jest to, że to wszystko robią ludzie. To nie robią żadni taci, co są weziarty, co i pokazywali, i oni sobie przyjadą, żeby zarobić. To robią ludzie w naszym wieku i oni to robią dla ludzi. Mhm. Oni puszczają ludzi za darmo, tak jak Kuba Rechligedel, że wstęp jest wolny. I to u to chodzi, żeby to pogłębić trochę świat, żeby ludzie widzieli, że ludzie tyś chcą coś takiego robić. Mm-hmm. A myślisz, że na przyjno ta fejn by było tak, żeby tyś jacyś kasiepści taci dokazę, jaci tyś pokazają te zweci zrzesiony z umieraniem, z dechama. Myślisz, że to by sodało coś takiego po kasiepsku wystawić? Ja nie wiem, czy to by soda, ale pana Tadeusza przetłumaczyłem na kasiepści, te dziady tyś by mogli, nie? Żeby dziadę po kasiepsku były. No, to je tyś myślę, fejn. No i samo dopasowani są tym termina do tej jeseni, tyś myślę, że to swoje tyś zrobi. No to wiele robi, bo tak, prawda życiąco, to tak jak legenda gada, że dziadę byle w nocy z 31 października na 1 listopada. Mhm. No i to tak jest zbliżony termin do tego, nie? No, 31 października fajnie by było to zrobić, jo, na wieczór, no ale to jest poniedziałek. No, kto przyjdzie w poniedziałek na wieczór, jak ledzy przyjdą z roboty, wszyscy zmęczeni są, nie? Tak jest. Teraz to tyś łebro coś w tych płuczcich placach, tam do szkoły, moś chłodzony, także mówię, że te pewnie lepiej wiesz, jak jeźle idzą artystów, jak to je bez artystów w Pucku, czy tam jest dobra atmosfera do tacich prawie inicjatywów, jak dziadę. Znaczy są prawda rzecząco, zanim, nie chcę nikogo obrażać, ale zanim pani Hania Pruchniewska prześla na urząd burmistrza, to tak wszystko Puck tak nie był. Wytymkli, żeby co robić, wszystko było tak poza Mikeni, a teraz Puck to tak pomalę wytmikę, no to wszystko, nie? I chcę pokazać tyś ledzom, że w Pucku tyś może się co dzyć, a nie bluz we Wieldzi w Sycie, we Strzębi Górze, nie? Mm-hmm. Jeś ciebie chcę spytać, jak te tu jest, i umumę goduny we szpetoklu dziadę, ja ci będę zestawiony, ale cały czas ciebie wiele ledzy już znaje z kabaretu Purtce, ale chcemy rzec tym, a co jeś nie wiedzą, co to jest za grepa Wicmanów? No to jest grepa Wicmanów, gdzie je Adaś Rozpędowszych teren graje na akordeły, nie? On jest z Jastrzębi Górę. Z Pileców, jak to so życie. No, nikt nie jest doskonały. No, nikt nie jest doskonały, no, tak so zderze. Je Wojty Cilka z Werbleni i je mnie Szymon Hyland ze Starzna. I jak najbardziej i na wiesela, i na festynę możemy was zapraszać, żeby się dobrze bawić. Wszyscy mogą nas zaprosić, wszyscy ich rozbawimy. Nawet tych zagrance. Dobrze, no to mamy już wszyscy tematy dzisiaj resiony, także ja idę do domu, nie jest porteja, już cały czas tu z wama bunda, z nama w studiu jest Szymon Helland. Bóg zapłac wiele razy. Bóg zapłac.